kochani, ciąg dalszy mojej fraktalnej wylewki. Już sobie tutaj narysowałam taki przypuszczalny kształt tego łuku, bo tutaj już idę w łuk, dlatego że tam będzie ścieżka do domu i chciałabym też zrobić łuk, tak jak wszędzie tam mam łuki. I tak sobie mniej więcej to wyznaczyłam. I teraz będę po prostu je tu sobie wykopywać, robić sobie, przygotowywać sobie to pod wylewkę. I po prostu tyle, no, robota przede mną. To jest taki większy kawałek, nie wiem ile zrobię. Ile zrobię, tyle zrobię. Ale cieszę się, że mogę znów wrócić przynajmniej czasowo do wylewki, bo raz, że jest to też pilne przed jesienią i zimą, szczególnie, żebym miała tutaj te przejścia, dojścia, bo inaczej to tutaj jest naprawdę błocko niemożebne. Szczególnie właśnie jesienią, kiedy deszcze padają, albo zimą, kiedy śniegi topnieją. To po prostu jest konieczne. W zeszłym roku wiem, co przeżyłam, to znaczy tą zeszłą zimę i po prostu muszę to zrobić. Także wszystko jest pilne tutaj, a ja mam tylko dwie ręce. To jest bardzo ciekawe, ale i tak patrząc na to, co zrobiłam przez te, nie wiem, pół roku, od kwietnia właściwie, no od marca, powiedzmy, że w marcu, jak były cieplejsze dni, to przepraszam, to wychodziłam, przygotowałam sobie łąkę w marcu, wysiałam nawet na początku, 1 kwietnia wysiewałam tą łąkę, więc na pewno niektóre rośliny nie dały rady, bo później przyszły znów takie przymrozki mocne, ale jakkolwiek, zobaczymy w przyszłym roku, jak będzie ta łąka wyglądać, bo ten bank nasion się powiększył teraz i po prostu myślę, że będzie fajna. Natomiast cała reszta tutaj robiłam w kwietniu. I grządki warzywne, i kwietniki tutaj te zewnętrzne przed domem, bo ich w ogóle nie było, to tylko trawa była. Tam przygotowałam sobie pod następne, że tak powiem, rzeczy, przykryłam folią, także tu wykopałam te grządki dookoła, wzdłuż płotu. Sama jestem pod wrażeniem, no i oczywiście ile tej wylewki zrobiłam. I sama, dokładnie sama, tymi dwoma rękoma to wszystko zrobiłam. I moja refleksja czyni mnie bardzo zadowoloną, bardzo taką szczęśliwą, że pomimo tego, że jestem sama, mogłam tak dużo dokonać. Więc biorę się za następne dokonanie i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także no, następny po prostu odcinek z serii wylewki. No i po prostu fraktal ciekawy, też łukowaty, też inny. Tam jest łuk i to będzie po prostu drugi łuk. Będzie dokładnie właściwie zgadzał się z tamtym łukiem w catwalku. Więc sobie myślę, że to będzie bardzo ciekawie wyglądać. Zobaczymy, jak już do tego dojdę, bo oczywiście dzisiaj to tylko kawałek wyleję tego łuku. Natomiast następnym razem, kiedykolwiek to będzie, będę już musiała tam kuć. Te przed wejściem, przed tymi drzwiami tutaj, bo to jest dosyć cienko wylane i oczywiście już jest popękane, więc wezmę młotek i porozkruszam to, będę miała gruz przy okazji i wtedy zrobię porządną tą wyleweczkę. No, no to na razie, no, biorę się do roboty. Thank you.
zobaczcie, jakiś wielki gwóźdź czy sworzeń, coś takiego, gruby na 2 centymetry. Jeśli tak ludzie szanują swoją ziemię, swój dom, to potem tak kończą, jak kończą. Niestety. Wszystko wraca. Muszę sobie spodnie poprawić, bo mi po prostu spadają. A nie chcę was uraczyć widokiem niepożądanym. Ojejku. Tak to już jest, widzicie? Prawie, co? Już ten łuk się zaczął, także no, zaczyna wyglądać, co? Sądzę, żebym ja tak daleko wylała dzisiaj, ale no nieważne, co wyleję, to będzie.
Gdybym mówiła do Was po włosku dzisiaj, a znam ten język dobrze, to musiałabym łuk nazwać po włosku włoskim słowem, które z kolei w polskim języku znaczy coś bardzo brzydkiego, więc będę mówić do Was nadal po polsku. Oj, to taki żart. W niedzielę. Znacie ten dowcip o tym facecie z taczką pustą na budowie, latający w kółko w tej wewte, nie mający czasu załadować, bo taki jest zapiernicz. U mnie, jak widzicie, jest całkiem odwrotnie. Oczywiście na filmie ja to przyspieszam, te moje kopanie i cokolwiek robię, ale to właśnie jest to, że ja mam czas, że ja się nie spieszę, że ja nie mam żadnego szefa nad sobą i sobie robię lajtowo, szczególnie, że dzisiaj jest niedziela, jest cichutko, jest spokojnie, bardzo ładna pogoda, bardzo ciepło i jest mi po prostu przyjemnie. Bardzo się cieszę, że mi tak fajnie tutaj wychodzi i w ogóle jest ok. Także ten dowcip nie dotyczy mnie, ale kiedyś był bardzo śmieszny. Oczywiście zauważyłam też, że każde pokolenie ma swoje dowcipy, swoje kawały, które je śmieszą. No i nie zawsze wszystkie pokolenia będą się śmiały z jakiegoś kawału. Wszystkie pokolenia, że tak powiem, żyjące, bo te nieżyjące to już nawet nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Także no ciekawe, jak my zmieniamy się z pokolenia na pokolenie, jak inne rzeczy nas zbawią, cieszą, śmieszą, radują, nie wiem, smucą. Patrzę na dzisiejsze komedie, no nie patrzę już, w ogóle nie oglądam telewizji, w ogóle nie oglądam żadnej rozrywki, ale jeszcze jakiś czas temu oglądałam, od czasu do czasu zerkałam. Szczególnie kiedy musiałam podróżować z Anglii do Polski z powrotem, jak przyjeżdżałam tutaj zająć się moim dworem, to niestety w tych autobusach są te, wiecie, no, ekrany telewizyjne, takie tam jakieś, i tam całą, no nie całą drogę, ale w ciągu dnia to przeważnie cały dzień, nieraz nawet od samego rana włączają ten telewizor, czy jakkolwiek się to nazywa. Włączają też jakiś film na wideo i często, najczęściej są to jakieś komedie polskie. Wszystko po polsku, wszystko w języku polskim. Jeżeli nawet nie jest polski film, to na pewno jest po polsku, bo to tam podróżują sami Polacy z nielicznymi wyjątkami, bardzo rzadkimi. Muszę Wam powiedzieć, że byłam zmuszona jakby od czasu do czasu no, zerkać na te filmy. Nie oglądałam ich, jeździłam z korkami w uszach, ale te korki nie są w stanie zagłuszyć tego dźwięku, tego filmu, bo one są zwykle bardzo głośno nastawiane, tak żeby wszyscy nawet tam gdzieś na końcu słyszeli. No i patrzałam na te komedie obecne. I po prostu stwierdziłam, że one są żenujące, tam nawet nie ma co się śmiać. To jest tak żenujące, tak dla nas, dla mojego pokolenia. Tak nieśmieszne, że zastanawiam się, co śmieszy w tych niby komediach obecne pokolenie. Nie widzę tam nic, co mogłoby być śmiesznego. A jeśli już, to bardzo rzadko.
Także nie mam pojęcia. Chętnie bym posłuchała kogoś, kto by mi wyjaśnił te kwestie, bo naprawdę mam ćwieka w głowie i nie mogę rozwiązać zagadki. Ale mogę kopać dalej, to na razie. No i widzicie, jest niedziela. Ja staram się nie zakłócać, nie oczekuję tego od nikogo, ale zauważam, że na przykład cały czas tutaj w powietrzu buczy jakiś mały samolot, myślę sobie, i tak sobie wyobrażam, że to jakiś, nie wiem, bogaty dupek sobie zrobił wycieczkę swoim samolocikiem po okolicy i buczy ludziom nad głowami. Tak jakby nie można było tego zrobić w inny dzień, kiedy normalnie, wiecie, nie? Hałasy normalne są, dzienne. I tak musi się pochwalić, bo wtedy on sam jest na tym niebie i wtedy wszyscy go muszą zobaczyć. Ojejku, jaki wspaniały. No, także tak sobie myślę, że bogactwo nie przysparza splendoru. To jest bardzo wielka iluzja. Tak naprawdę pokazuje, kim człowiek w środku jest, o co mu chodzi w życiu. Szczególnie w niedzielę, kiedy on musi się pokazać. No i wtedy pokazuje to, te swoje pragnienia, które tak czy inaczej prowadzą do nieszczęścia i do cierpienia, jego cierpienia, nie mojego. Także no, nie zdaje sobie chłop sprawy z tego. Ale chyba odleciał dalej już to buczenie. Jest dużo dalej. Prawie ustało. No. Także dzięki Bogu i nie wiem czemu, jemu, że już nie buczy.
Fraktal przygotowany, właściwie teraz to już tylko zacząć lać beton, więc za chwilę się tym zajmę. I tyle. No to do zobaczenia przy laniu betonu. No to co, zaczynamy? Do roboty. No i co? Następny fraktal zrobiony. Który to będzie? Chyba 18, bo już straciłam rachubę, słuchajcie. Ale myślę, że 18. W każdym razie jest zrobiony. Jutro będę dalej ciągnął. Nie wiem, czy jutro. Nie obiecuję, bo to jest właśnie tak, że ogród muszę robić i tak dalej. Ale następnym razem, jak będę robić, to oczywiście już będę tam miała trochę trudniejszą pracę. Nie szkodzi, nie ma problemu. Ja jestem zadowolona. Następny kawałek. Zobaczcie, no budynek coraz bardziej, że tak powiem, wygląda jak powinien. Zważywszy, że rzeczywiście on był bardzo zaniedbany i teraz te moje wylewki, one sprawiają już takie wrażenie, że zaczynam dbać o ten budynek i on też mi pomaga, bo ja wierzę w to, że przedmioty, które my już znajemy za martwe, one wcale nie są martwe.
one odzwierciedlają nas i one takie są, jakie mają być według tego, co jest w nas. Czy odzwierciedlają naszą rzeczywistość wewnętrzną. I to wszystko, co tutaj przetransformowałam z tego, co było, rzeczywiście jest to moja rzeczywistość. Ja chodzę po tym moim raju i po prostu zachwycam się. A nie zachwycałabym się, gdyby to nie było dokładnie w zgodzie z tym, kim ja jestem. Ze mną w środku. I wylewka też jest w zgodzie ze mną. Ja po prostu ją kocham. Kocham ją, kiedy ją robię i kocham ją, kiedy później na niej tańczę. A najbardziej kocham, jak potem na nią patrzę i widzę efekty. Także 17 odtańczony, 18 czeka, wysycha, dajmy mu wyschnąć. I myślę, że na tyle na dzisiaj. I do zobaczenia!